Do you have everything? So. Yeah? Yeah. Do you know where we going? No idea. A, no i tu jest jeszcze w ogóle dla niej taki prezent, z którego będzie niezła beka, ale to dopiero później zobaczycie. A najlepsze jest to, moi drodzy, że ona tak naprawdę nie ma zielonego pojęcia, gdzie jedziemy i do samego końca tej wyprawy tak naprawdę nie będzie wiedziała, więc myślę, że będzie miała niezłą niespodziankę z tego wyjazdu. So, where are we going? I don't know, but I think we're going through Austin and they have burgers, so are we getting burgers? Maybe. Oh, I'm so excited. I haven't eaten for like 2 days. So? I think we're going to either Arizona or Utah. Wyjechaliśmy właśnie z Reno i lecimy sobie autostradą 80 na wschód Nevady. I muszę wam powiedzieć, że nienawidzę tej autostrady ze względu na to, że jest to moim zdaniem najbardziej niebezpieczny kawałek autostrady w rejonie tutaj Reno. Ponieważ ludzie jeżdżą tutaj jak porypani, jeżeli będziecie jechali 80, to dalej ktoś wam będzie siedział na samym tyłku, praktycznie zaparkowany w bagażniku. Kolejna sprawa jest taka, że tutaj przy tej autostradzie właśnie znajduje się Tesla i tym podobne, wiecie, takie duże zakłady i jest niesamowity ruch na tej autostradzie. Ludzie jeżdżą niewyspani, zmęczeni, pod wpływem różnych rzeczy i no naprawdę, tutaj są wypadki praktycznie codziennie na tej autostradzie. Jest jeszcze kolejna sprawa, wystarczy, że spojrzycie tutaj po lewej stronie autostrady i zobaczycie, ile jest kawałków opon, bo bardzo często zdarza się, że kierowcy tirów właśnie mają wypadki tutaj, że wybuchnie im opona z wielu względów. No po prostu jeżdżą do momentu, kiedy te opony są łyse, często ciężarówki są przeładowane i opony nie wytrzymują, a do tego jeszcze tutaj w lecie jest niesamowicie gorąco, więc macie kolejny czynnik, który po prostu przyczynia się do tego, że te opony wybuchają. We're going to Mexico. Mexico, okay. Mexicali. Mexicali. Border town. Border town. No ja jadę w tym momencie 80 mil na godzinę i przed chwilą właśnie ten koleś przede mną wyprzedził mnie i on sobie odjeżdża już daleko. Spokojnie leci tak z 90-95 mil na godzinę. Tak tutaj właśnie ludzie na tym kawałku autostrady jeżdżą. Those are vegetables, right? I think so. I can't read. Miami? Are we going to Colorado? Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Po lewej stronie mamy jezioro Walker, tutaj suchą, żółtą pustynię, a tu normalnie na szczytach, wiecie, powyżej tam już 1500 metrów nad poziomem morza, leży sobie taka gruba warstwa śniegu. No rewelacyjnie to wygląda naprawdę. Widoki na tej trasie są pierwsza klasa. A Jovana jak do tej pory nie wiedziała, gdzie jedziemy, tak dalej nie wie, bo droga cały czas... Nie. Bo droga cały czas zmienia kierunek. Jedziemy na południe, potem jedziemy na wschód, potem na północ, więc jest to bardzo mylące dla niej i jak do tej pory jeszcze nie zgadła. Zobaczymy, kiedy
się zorientuję. Może to nawet nie być dzisiaj, może dopiero jutro, jak będziemy się zbliżać do głównej jakby lokalizacji tego wyjazdu. Wiecie, jak można oszukać tego takiego pseudo-autopilota w Subaru? Wiecie, to jest takie wspomaganie jazdy, co chyba 2 minuty trzeba kierownicą ruszyć, ale jak wsadzicie sobie tutaj butelkę wody, to w ogóle nie musicie dotykać kierownicy i Subaru sobie samo jedzie. Dopóki zakręty nie są zbyt ostre, normalnie sobie radzi. Jeżeli nie ma takich miejsc, gdzie na przykład jeden pas rozdziela się na dwa, no to jedzie spoko. Jak są takie, wiecie, sytuacje, gdzie pas się rozdziela, to wtedy troszeczkę głupieje. Ale tak poza tym to spoko opcja. Można sobie odpocząć, zrobić coś, podłączyć telefon, nie wiem, zjeść coś i tak jechać przez następne kilka godzin. Wiecie co, ogólnie taka zwykła szutrówka, są tam gdzie niegdzie jakieś takie większe doły, ale to zawieszenie w Subaru jest po prostu rewelacyjne. W ogóle tego nie czuć. Chyba że jest naprawdę taka ciężka, intensywna tarka na drodze, no to wtedy zaczyna się coś tam trząść, ale tak poza tym, no to jest rewelacja. I spójrzcie tutaj po lewej stronie, jakie przepiękne widoki góry w przeróżnych kolorach. Macie tam różowy, czerwony, czarny, biały, żółty. No super to naprawdę wygląda. Szkoda, że kamera tego do końca nie oddaje tych kolorów, ale trasa do naszego miejsca kempingowego jest pierwsza klasa. Offroading w Subaru, moi drodzy. Nie ma to tamto. Łyse opony, napęd na 4 kapcie, niskie zawieszenie. Idealny samochód do czegoś takiego. Where are we going? To the hot spring. The pool one that I told you, and I was right. You were close, yeah? I wasn't close, I was right. yeah, you were. But you don't know the final destination. Well, no, this is the first stop. Yep.
No, that's too far. A beanie? Why? You're gonna need it. You'll see in a second. For right now? No, not right now at the moment, but hold on to it. Take off your sunglasses and put your beanie over your eyes so you don't see anything. That's a little weird. That's what the beanie was for? Yes. It's not to keep me warm? No. Hold on to this. Do I beat you with this? Why the first thing is to beat me with something? It's a stick. It is, yes. Hold on to it and okay. Wait. Kupiłem jej coś takiego. Będą dobre jaja z tym, zaraz zobaczycie. Słuchajcie, nie wiem co się stało, ale GoPro po prostu nie nagrało dźwięku, jak Jovana rozbijała tą piniadę. Taki, wiecie, głupi prezent, ale widzicie ile radości po prostu człowiekowi może sprawić. Ja miałem niesamowity ubaw, jak ona próbowała właśnie tym krótkim kijem trafić w tego jednorożca. W środku, tak jak widzieliście, były słodycze i były takie małe szoty w różnych smakach. Tak o, po prostu dla zabawy, wiecie, wyjazd urodzinowy. A Jovana tak naprawdę dalej nie wie, gdzie my jedziemy. Do you know where we're going? Tonopah. Nie, nie jedziemy tam. Why your fingers are red? It's the red 40 dye in the hot Cheetos. That's why. No, ogólnie wymyśliliśmy, że strzelimy po szocie, zanim pójdziemy do gorącego źródła. Jovana ma coś takiego, a ja muszę niestety dwa walnąć. So. Cheers to everyone. Cheers to everyone. Happy birthday to you. Thank you. Mine tasted like fresh cut grass. Mine tastes like rubbing alcohol with a hint of mango. Yeah. Welcome to my tiny home. Zobaczcie, jak Subaru jest ogólnie zapakowane pod sam korek. Tutaj mamy koce, śpiwory, ubrania i tym podobne rzeczy. Tam jest prysznic taki, wiecie, podróżny, który kupiliśmy w Home Depot. Znaczy, to jest zbiornik do oprysków, którego używamy właśnie jako prysznica. I bagażnik tak samo pełny. Fajne w tym Subaru jest to, że ten bagażnik jest naprawdę duży. Nie zmieścilibyśmy tego wszystkiego u mnie w Nissanie. I do tego jeszcze drewno. No mamy tego po prostu w brud. Gorące źródło znajduje się właśnie tam, ale powiem wam, że jest dosyć sporo ludzi tutaj dzisiaj. Tam jest zaparkowany jeden samochód, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Tutaj to w ogóle jakiś taki wóz strażacki stary, przerobiony na kampera. Miejscówka naprawdę przekozacka. Z tej strony mamy takie przepiękne, kolorowe góry, a z tej strony mamy ośnieżone góry i zachód słońca. Jovana ogólnie tego nie wie, ale jedziemy po tej miejscówce w stronę Las Vegas. Tylko chyba zatrzymamy się tutaj na noc, żeby zaliczyć te gorące źródła z samego rana o wschodzie słońca, bo to jest po prostu przepiękny widok, jak słońce właśnie wschodzi tutaj za tych gór i oświetla te ośnieżone góry z tej strony. No, miejsce jest po prostu przepiękne. Mieliśmy taki zamysł, żeby na początku właśnie rozbić tutaj namiot i spać w namiocie. Problem jest taki, że w nocy tutaj ma być minus 7 stopni. Będzie niesamowicie zimno i jesteśmy na takiej wielkiej, otwartej przestrzeni, więc wiatr tutaj będzie hulał konkretnie. Więc chyba dzisiaj po prostu odpuścimy ten namiot i prześpimy się w samochodzie. Wstaniemy sobie o wschodzie słońca, tam koło godziny 5:30, wskoczymy do gorącego źródła i ruszymy dalej w stronę Vegas. Vegas to nie jest nasza jakby docelowe miejsce, w którym będziemy spędzali czas na tym wyjeździe, ale
zaliczymy Vegas po prostu po drodze, więc zapraszam Was również na kolejny odcinek. Ja w tym momencie muszę się przebrać i lecimy do gorącego źródła, moi drodzy. Zobaczcie, jakiego ktoś ma mega kampera. To jest chyba stary wóz strażacki i nie jestem pewien, ale podejrzewam, że to jest Iveco. Takie, wiecie, stare, które można jeszcze właśnie spotkać bardzo często w Polsce. Ogólnie miejsce jest po prostu przepiękne. Zobaczcie na ten krajobraz, który nas otacza. Tutaj macie takie jeziorko. Jest to po prostu woda, która przelewa się tutaj z tego gorącego źródła. Zobaczcie, wypływa sobie właśnie tutaj. No i tworzy takie ciepłe jezioro. A gorące źródło wygląda w ten sposób. Tutaj jest Jovana, birthday girl. It's nice in here. It is. Super hot. Sorry za jakość tych ujęć, ale nagrywam w tym momencie telefonem, bo GoPro nagrywa zachód słońca. Jest po prostu przepiękny. Jest trochę tutaj ludzi, ale zostaniemy po prostu na noc ze względu na to, że chcemy skorzystać z tego gorącego źródła z samego rana, o wschodzie słońca. Będzie idealny moment, kiedy będzie na dworze właśnie minus 6 stopni i wskoczymy sobie do takiej gorącej wody. Ostatnim razem, gdy tutaj spałem, było minus 11, więc no, dzisiaj nie będzie jakiejś tragedii, ale rano to uczucie, jak tutaj wejdziemy do tej gorącej wody, będzie po prostu rewelacyjne. No i tak, posiedzieliśmy prawie półtorej godziny w tym gorącym źródle. Naprawdę było super. Woda jest bardzo, bardzo ciepła tutaj. Chyba 101 stopni Fahrenheita. Nie wiem, ile to jest dokładnie teraz na Celsjusze, ale możecie napisać właśnie w komentarzach. W tym momencie szykujemy sobie wszystko na ognisko. Upieczemy kiełbasy, posiedzimy chwilę przy tym ognisku i zmywamy się do samochodu, bo czuć te minus 6 stopni już w tym momencie. Tylko jak słońce zaszło za góry, to zaczęło się robić niesamowicie zimno i teraz czuć tą temperaturę. Niespodzianka dla Jovany z tą piniadą. Po prostu super sprawa. Ona się w ogóle tego nie spodziewała. Hey, Jovana! Yeah. When was the last time you had a piniata? Oh my god, I was... Oh. Where you at? Where you at? You're not in the... Right here. When was it? Single digits, probably, age. So he's setting up dinner. Sausage. Sausage. Sausages. I'm going to show you our sleeping situation because we didn't want to set up the tent. This is where we're sleeping. So there's one sleeping bag here on the driver's seat. And then the other sleeping bag over there. And then we're going to share this one for warmth. And then we have a lot of blankets just in case it gets too cold. But then tomorrow morning, then we leave to our next destination, which is what? I don't know. You tell me. You won't tell me. You won't even give me any hints. The hint should be where we are right now, but we can from we can go from here to multiple locations. So I still think we're going to Disney. Are we going to Disney? Don't you know your viewers want me to get skinnier and you're feeding me some meat? Yeah, you're disgusting. How dare you? Ugh, terrible person. Typical American. Wow. Typical American diet. Goodbye. Ej, nie uwierzycie, co się stało. Siedzieliśmy właśnie przy ognisku i widzieliśmy samochód, który po prostu jechał po tej szutrowej drodze i kurde, zrobili chyba ze 4 salta. Nie wiem, czy oni skręcili za ostro, czy coś, ale przekoziołkowali kilka razy. Idziemy właśnie zobaczyć, czy nikomu się nic nie stało. Dosłownie, nie wiem, 200-300 metrów od nas na tej głównej drodze. Hey, you guys are okay?
You guys good? Yeah, we're okay. Yeah, we're good. Yeah? Nothing happened? No. I mean, besides the fucking cliff. Yeah, the truck, yeah. Ale krzywa sytuacja, naprawdę, słuchajcie, to, że ja byłem w stanie zobaczyć ich z prawie pół kilometra, jak te światła zaczęły się po prostu obracać. Nie wiem, ile razy się obróciły, wydaje mi się, że widziałem 2 albo 3 obroty. Jak z nimi rozmawiałem, to oni powiedzieli, że albo przekręcili się 2 albo 4 razy. Więc to jest troszeczkę hardcore. Mówili właśnie, że po prostu trochę za ostro weszli w zakręt. Tam jest taka górka usypana z piachu na tym zakręcie. No i po prostu przyłapali tyłem tą górkę i zaczęli się obracać. Mam nadzieję, że ktoś ich tam po prostu zgarnie. A my, moi drodzy, wracamy. Siedzimy przy ognisku. Jest niesamowicie zimno na dworze, więc za chwileczkę zawijamy się do samochodu i idziemy spać. Dzień dobry, moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym dniu tej wyprawy. Tak jak widzicie, jest już widno. Siedzieliśmy sobie właśnie w samochodzie, oglądaliśmy wschód słońca. Te góry, które widzicie tutaj za mną, były po prostu oświetlone przez słońce, wyglądały jak złote, po prostu przepiękny widok. Nie poszliśmy do gorącego źródła o wschodzie słońca, bo było okropnie zimno. Pogoda była po prostu tragiczna. W tym momencie w ogóle co innego, zero wiatru. Zrobiło się trochę cieplej, tutaj widać jakąś taką chmurę burzową, która właśnie zbliża się do nas, ale nie wieje i to jest najlepsze. Jak obudziliśmy się właśnie przed wschodem słońca, to wiatr wiał po prostu taki silny, że ruszało samochodem. Spaliśmy w samochodzie i po prostu bujało tym samochodem lewo, prawo, no masakra po prostu, ale teraz zupełnie inna pogoda. Przepiękne widoki dookoła nas. Idziemy teraz, wskoczymy na chwilę do gorącego źródła i ruszamy dalej. Look. No, look. I see you cut it. Me. You cut me. I'm so sorry. Can you help me? I don't know. I'm afraid now. That's all you. I'm sorry. Can you help me? Yeah. Of course. I can't use this hand because it's injured, so. Stop! Why is there cheese in here? Thank you.
Byliśmy tutaj zaraz po tym, jak to się stało właśnie wczoraj w nocy. Zobaczcie, jak to wygląda w ciągu dnia. Leży sobie pick-up na dachu. Zmiażdżony niestety. Widać, że przytarli tutaj, uderzyli, no i pewnie zrobili ze dwa obroty, albo jeden, kto wie. Było ciemno, nie było nic widać, no ale jest przewrócony Ford F250. Bardzo ładny pick-up, naprawdę potężny sprzęt. Tutaj właśnie w tych rejonach Nevady, wiecie, tu są same pola uprawne, gdzieś tam pojedyncze domy przy górach, no to ludzie właśnie jeżdżą takimi pick-upami. No ale ten jest na maksa zmiażdżony w tym momencie. Oj, płyta nawet Eminema, look. Eminem. To jest naprawdę niesamowite szczęście, że wszyscy wyszli z tego cało. Nie wiem, ile tutaj było osób. Chyba 6? Może i 8? Masakra. No szkoda, szkoda pick-upa. Może i jeszcze uda się go uratować. Chyba, że ten dach jest za bardzo po prostu zmiażdżony. Zajechaliśmy właśnie do takiej starej górniczej miejscowości, która nazywa się Gold Point. Jest to po prostu w górach w Nevadzie. Jest pełno takich starych budynków. Ja byłem tutaj chyba rok temu, jeżeli dobrze pamiętam. I niestety tym razem również nie udało mi się trafić na to, żeby ten bar był otwarty. Robią tutaj jedzenie, serwują drinki, ale otwierają tak naprawdę, kiedy im pasuje. No, ale miejsce jest bardzo fajne. Polecam serdecznie odwiedzić. Jeżeli nie widzieliście tego filmu, podlinkuję go tutaj właśnie pod tym, żebyście sobie zobaczyli. A teraz po prostu pochodzimy, pooglądamy te budynki, zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Jest tabliczka informacyjna, zatrzymajcie sobie, przeczytajcie. Jest dosyć sporo ciekawych informacji na temat właśnie tego miasta górniczego. Nie jest to takie typowe ghost town ze względu na to, że mieszkają tutaj normalnie ludzie w tych takich starych, malutkich budynkach. Są skrzynki pocztowe, poczta normalnie tutaj dojeżdża, przyjeżdża tutaj normalnie Amazon, dostarcza wszystko. Możecie sobie właśnie zamówić co chcecie, jeżeli tutaj mieszkacie. Jest bar i restauracja, który tak naprawdę otwiera się no nie wiadomo kiedy. O jakiej godzinie kolesiowi pasuje, no to on to otworzy. I właściciel tego baru mieszka tam również. Tam jest normalnie łóżko, można tam właśnie wejść, wypić z nim drina, zjeść coś. Oczywiście trzeba za to zapłacić, no ale tak to wygląda. Są tutaj również organizowane różnego rodzaju eventy, bo grają normalnie koncerty, muzykę na żywo, no ale to trzeba po prostu trafić w odpowiednim momencie. Spójrzcie, jakie piękne czasy. 35,5 centa za galon. Kurde no. Szkoda, że już takich cen nie ma. Jeżeli chcecie na przykład orzeszki, to możecie wrzucić 10 centów i macie takie troszeczkę zapleśniałe, no ale jest automat z orzeszkami. A spójrzcie na to, taki dosyć ciekawy cytat, o którym ludzie raczej nie myślą w dzisiejszych czasach, ale zatrzymajcie sobie, przeczytajcie. Zobaczcie, tutaj jest kopalnia, tam jest kolejna dalej, tam jest następna na wzgórzu i więcej jeszcze właśnie kopalni tam w tamtym rejonie. No super, super to wygląda naprawdę.
warto odwiedzać takie miejsca. Ze względu na to, że jest to duży kawałek amerykańskiej historii związanej właśnie z górnictwem. Jeżeli przyjedziecie tutaj i uda wam się porozmawiać z kimkolwiek, kto tutaj mieszka, no to polecam, zróbcie to. Ja jeszcze takiego szczęścia nie miałem. Z tego, co zauważyłem, to ci ludzie raczej tak unikają trochę kontaktu właśnie z przyjezdnymi. Nie dziwię im się. Mieszkają na totalnym odludziu, więc szanują swój spokój, szanują swoją prywatność. Jeżeli przyjedziecie tutaj, no to nie zabierajcie nic stąd, ponieważ to są tak naprawdę rzeczy tych ludzi. Pomimo tego, że to wygląda na opuszczone miasto, no to oni to utrzymują w takim stanie, żeby to właśnie fajnie wyglądało dla turystów, żeby każdy mógł sobie przyjechać, popatrzeć, pooglądać to, porobić zdjęcia i doświadczyć tak naprawdę dobrego kawałka historii górniczej tutaj właśnie za czasów gorączki złota. Are you gonna eat this? No, that's for you. It's your birthday gift. You gotta keep your diet, right? This is so cool, I'm just gonna keep it forever. Moi drodzy, właśnie dojechaliśmy do miasteczka Betty w Nevadzie. Jest to taka mała mieścina, która znajduje się przy Dolinie Śmierci i na granicy tak naprawdę z Kalifornią. Jest to ostatni punkt, w którym możecie zatankować tanią benzynę, kupić tanie jedzenie i tanią wodę. Jest również tutaj restauracja, do której za chwileczkę pójdziemy, ponieważ nie jedliśmy w ogóle śniadania dzisiaj, ze względu na to, że byliśmy troszeczkę w pośpiechu, bo zasiedzieliśmy się trochę w tych gorących źródłach. Ale, moi drodzy, myślę, że skończymy dzisiaj ten odcinek właśnie tutaj. My będziemy dalej jechać do naszej następnej jakby destynacji tego wyjazdu. Także widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!